Rozpoczynamy pojedynek Knetic vs. Talium Gaming. Knetic po wygranej nożówce, strona CT, Fobia, czyli Talium właśnie po stronie Terror. No już widzimy atak środkiem, pierwszy frag należy do Focusa, kolejny frag również należy do niego, no chyba skupienie w 100%. No i Fobia z pierwszą rundą już wygraną, bardzo ładny atak na bombsite, duży, bez żadnych problemów, to wszystko się odbyło. Fobia, widzimy, nie straciła żadnego zawodnika. No i ciekaw jestem, czy tak dalej będą tutaj cisnąć, czy to było po prostu spore szczęście tego zespołu. Ciężko na razie o czymkolwiek mówić, ponieważ jest to początek meczu, jednak Fobia znowu bierze się za wygranie kolejnej, drugiej już rundy. Kto tam jeszcze biega na środku? Albo Fly, albo Jacor. Jest to Fly, Jacor ginie gdzieś pod małym BS-em. No i Fly z wybitym palcem. Jak sobie poradzi z terrorystami? Z czterema terrorystami, bo właśnie tylu ich jeszcze pozostało przy życiu. O, powiedziałbym, że z trzema, ponieważ Deadowi znowu coś się stało z netem, z serwerem. No nie wiem, o co tam dokładnie mu chodzi, że tak powiem. W każdym razie wywala go dość często z tego serwera. Musi się podłączać tak w kółko. Teraz mistrz Xao też w ogóle... Nie wiem, co się dzieje, okej. Ważne, że wraca. Skupmy się na meczu. Też ciężko się skupić tak konkretnie na grze, skoro widzimy, że jeden chodzi, teraz wchodzi, drugi robi rzecz podobną. AWP już w rękach ABZ-a. Wszyscy na serwerze są, okej. 2-0 dla Fobii. Antyterroryści, podejrzewam, że jeszcze jedną rundę eko zagrywają. Tak jest. Na małym BS-ie ginie już jeden z zawodników. Jacor Zong jeszcze tam pokazał jednego headshota, jednak był to tylko jeden frag. No i Fobia już ten mały bombsite ma tak naprawdę zdobyty, czysty. Nie muszą się tutaj stresować chłopaki z tego zespołu. Jednak wybierają oni nie mały, lecz duży bombsite. A więc jeszcze fejkują troszeczkę, aby zmylić w ten sposób bardziej reprezentantów klanu Knetic. Focus kładzie bombę na dużym. Fly ze swoim palcem, ze swoim pistoletem w żaluzjach. Spokojnie, spokojnie. No i w końcu celował w heada. Mistrz Xao ginie. No i Fly próbuje odbić ten bombsite, jednak zaraz Dead zabija go headshotem. No właśnie, na koniec taki headshot na pewno to coś dobrego. No i mamy trzecią rundę wygraną przez terrorystów. Wynik 3-0. Mam nadzieję, że Knetic teraz będzie troszeczkę lepiej zagrywało w tej rundzie, w której już kupiło broń. Jacor frag ze snajperki spod małego BS-a. Ginie sytuacja. Jacor cały czas na małym, chociaż widzimy, że ma tylko 15 HP. Jednak co ważniejsze, Knetic już zdobyło dwa fragi, a więc ma przewagę. Mamy sytuację 5-3. No i terroryści odrabiają powoli te straty. Focus już daje o sobie znać. Sytuacja nam się wyrównuje. 3 versus 3. No i ciężko powiedzieć, co będzie się działo z tą bombą. Jednak ABZ teraz widzimy bardzo szybko podąża środkiem. A więc chyba jednak będzie podkładana ona na BS-ie dużym. Jeżeli w ogóle terroryści go zdobędą, no bo gracze CT naprawdę w tej rundzie właśnie z bronią dają na razie z siebie no naprawdę dużo. Fly, dywany, Jacor mały, Zong też pod małym, ginie Fly, no i ten bombset jest czysty, mamy znów wyrównaną sytuację, ABZ kładzie pakę na standardzie, Focus ma tylko 14 HP, w małym piachu. Jacor spod małego, Zong już biblioteka, popatrzmy sobie na Zonka. Jacor ma bardzo mało HP, przypominam, ale Zong... no czterokrotnie więcej, chociaż ginie. I teraz Jacor też ginie, zabity przez tego samego zawodnika, przez Focusa, który ma statystyki 11-1. To chyba jest taki Neo zespołu Talium Gaming. 0-4 Novi, 0-2 Mistrz Xao. No jeżeli jest mistrzem, to chyba takich statystyk mieć nie powinien. Chyba że fejkuje. Nikt mistrz wcale nie odzwierciedla tego, co on tak naprawdę potrafi. A
a właściwie czego nie potrafi. No i czy Focus tak cały czas będzie zabijał, bo naprawdę no, jako terrorysta radzi sobie dobrze, zabija bardzo często, no, zresztą widzimy różnicę w tych fragach, 12 na pierwszym miejscu właśnie on, a później 7 fragów mniej jego kolega z zespołu. Sytuacja, no ktoś musi być katem, niekoniecznie cały czas, ale w wybranych meczach na pewno, każdemu się to może zdarzyć, że ktoś będzie miał jakiś przyrost formy i być może przyrost masy mięśniowej. Zonk, Jator na małym BS-ie. Zonk jak na razie dobrze powstrzymuje ten atak. Jator też bardzo ładnie zagrywa. No i Paka zostaje upuszczona przy wejściu na mały bombsite. Ta runda powinna zostać wygrana przez Kinetic. Ja nie wierzę tutaj w Deda, żeby on to wygrał. Ma tylko 22 HP, coraz mniej czasu. No i aż 3 graczy CT do zabicia. Mimo to tych niedogodności on próbuje, podchodzi pod ten mały bombsite, jednak pamiętajmy, że są tutaj na pewno pochowani gdzieś antyterroryści. No i tak, w końcu wycofuje się Dead, nie będzie ryzykował, może jeszcze kogoś ubije, ale widzimy, że już podchodzić tam nie zamierza. Dead, jeszcze jakieś strzały na koniec rundy, jednak wszystko na czysto zostało rozegrane pod koniec. No i mamy 4-1. Jest to pierwsza runda wygrana przez Kinetic. Cały czas mistrz bez fraga, tak samo zresztą Novi. A Fobia cały czas z bronią? Tak jest, wszyscy z kałaszami. Jednak Novi zdobywa swojego pierwszego fraga na środku. Leci flash, Novi jednak wszystko widzi, kolejny frag. Bardzo ładnie się zachowuje ten zawodnik na środku. No i terroryści na pewno troszeczkę teraz zdezorientowani, bo plan nie wyjdzie im. Widzimy, że Xao podchodził dywanami, ale no, mieli też zawodnicy terror wyjść środkiem, jednak oni poginęli. Pozostaje ostatnia trójka, wszyscy w jednym miejscu, Jacor zaraz obok nich, Jacor ginie, jeszcze Novi, Novi kolejny frag, już trzeci w tej rundzie, Novi, aj, teraz jaka zmiana tutaj była, Season mu pomaga, no i Dead ostatnim graczem, Fobi również zabity przez Flya, a więc mamy drugą rundę zdobytą przez zespół Kinetic. No wreszcie zaczyna to jakoś wyglądać, wreszcie i druga drużyna zaczyna zdobywać rundy, o to właśnie chodzi. Nie chcę jednostronnego pojedynku. No i Fobia teraz tylko z pistoletami, więc też na pewno te szanse są mniejsze na zwycięstwo. Szybki atak na bombsite mały po flashach. Rush właśnie na ten bombsite, gdzie na rondzie czeka Jacor i chyba czekał także na daleko Zonk, jednak zginął już ten drugi. Jacor cały czas walczy, chociaż ma spore problemy, nie wie do kogo ma strzelać, zdobywa jednego fraga, jednak terrorystom udaje się przedrzeć na mały BS. No i bomba zaraz powinna zostać podłożona. Naprawdę ładnie zagrała w tym momencie Fobia. Sytuacja 3-2. 2-2, Novi jak już zaczął zabijać w rundzie poprzedniej, to naprawdę rozkręcił się, Novi kolejny frag i ostatnim zawodnikiem Terro jest ABZ, już daje sobie radę z Novim i czy da sobie radę z Flyem? Nie, Fly lepszy, no i Kinetic z kolejną rundą po rozbrojeniu bomby, o to właśnie chodziło, no ale naprawdę była to fajna runda, ciekawa, na pewno emocjonująca, a o to przede wszystkim tutaj chodzi. Powinno nam się pojawić echo u terrorystów, a jednak nie. Jednak Fobia po tych diglach, nieudanych co prawda, kupuje sobie kałasze. Była jednak podłożona bomba, więc w sumie te kasy mogło się faktycznie uzbierać. Chociaż na razie nie dały nic pieniądze ABZ-owi. Ginie od razu na środku, wysadzony granatem. 0-5 Mistrz Xao, jako jedyny jeszcze nikogo nie zabił, chociaż tam w pierwszej czy w drugiej rundzie miał rekonekta, nie pamiętam czy wtedy bił,
W każdym razie po tym rekonekcie widzimy, jak to wszystko wygląda, no na pewno niekorzystnie dla jego zespołu i oczywiście dla niego samego. Jaką sytuację mamy? 1 versus 3. No i mamy tego mistrza, 16 HP, z jednym już flagiem i z bardzo, bardzo małymi szansami na zwycięstwo. No ale jeżeli jest się terrorystą, to oczywiście trzeba dla swojego Boga, dla swojego wyznania, dla swojej religii iść na tą śmierć, pewną śmierć, ale zawalczyć. Bo tak to, wiecie, byłaby po prostu, no, taka utrata honoru, powiedziałbym, jeżeli terrorysta by nie wyszedł, jeżeli terrorysta by się chował, po prostu, jeżeli by stchórzył, nazwijmy to po imieniu. Jednak mistrz Xao nie zrezygnował, zginął tak jak zginąć powinien, właśnie jak prawdziwy terrorysta, i to mi się podobało, plus dla niego. Mamy 4 do 4, a więc zrobił nam się remis, jeszcze 7 do końca pierwszej połowy, teraz terroryści ciekawi tutaj wybiegają środkiem. Spore było opóźnienie, zanim zawodnicy Kinetic zaczęli strzelać, no ale poleciały tam flesze i stąd właśnie to opóźnienie. Jacor jest gdzieś w okolicach tego dużego, jest także Zong. No a Fobia ma mało broni do wyboru, bo sytuacja widzimy tylko widzi jakieś granaty. No i na pewno to im wcale nie pomaga w obronie tego BS-a. No ale bomby trzeba próbować upilnować. Mistrz Xao znowu jako ostatni. Proszę, czwórka, 100 HP i dwóch antyterrorystów do zabicia. Zauważa już jednego i właściwie drugiego także. Ale to mu wcale nie pomaga. I będziemy mieli teraz na prowadzeniu zespół Kinetic. No proszę, zdobyli 5 rund pod rząd. Ładnie, ładnie to wszystko tutaj zaczęło wyglądać, naprawdę. Co dalej z Fobią, bo wygrali te pierwsze rundy, no, a teraz mają spore problemy. Fakt faktem, że w dwóch, trzech rundach byli naprawdę blisko, jaka sytuacja 1 versus 1, czy też 1 versus 2, no ale jednak wygrać się nie udało. Teraz rush na bombsite mały, tutaj kto jest? No oczywiście pojawia się Jacor na rondzie, na razie nie oddaje strzałów, na razie jeszcze nie wychyla się, dopiero robi to teraz, jednak był to zły dla niego moment. Zong także ginie, zabity przez tego samego zawodnika, przez Deda, no i mały bombsite oczyszczony z antyterrorystów, można spokojnie podkładać bombę, chociaż już... Po tym podłożeniu bomby Novi pojawia się na małym, ginie. Season również pod małym. No i jeszcze jest Fly, prawdopodobnie od Banana ten Fly się pojawi. Nie, przepraszam, on tutaj obok Seasona. No i ta dwójka antyterrorystów, czy coś jeszcze poradzi? Bomba zaraz wybuchnie. Musieli ludzie po prostu biegać na bombsite i brać się do paki od razu. Season, no, wbiegł na ten bombsite, jednak nie do bomby, szukał terrorystów, próbował ich zabić, no oczywiście nie udało mu się to. No i tym razem mamy rundę wygraną przez Talium Gaming, a więc znowu remis, 5 do 5, jeszcze 5 rund do końca pierwszej połowy, jak na razie bardzo to się nam może podobać. Wyrównany mecz, ale wszystko dopiero rozstrzygnie się w połówce numer 2. Terroryści już zaatakowali środkiem na tym dużym, no tak jakby czysto, jednak Fly schowany za skrzynką przy dużym piachu, Novi podsadzony na BS-ie, no i może sobie na niego chwilę popatrzymy, jak sobie poradzi tutaj z tym Deedlem, oj zeskakuje, no i w tym kozim rogu. Jakie ma szanse? Na pewno słyszę, że ktoś tędy przebiega. Terroryści chyba w ogóle tym dużym nie będą zainteresowani? Nie, no cały czas na nim są, tylko boją się jakby zajrzeć do środka. Sytuacja. Skacze, skacze, już kładzie bombę. No i Novi teraz, dobra bania, oczywiście. No, nie wyjdzie sam z tego rogu, zza tej skrzynki. Musiałby ktoś mu pomóc. Ale proszę, on sobie świetnie tutaj radzi. Kolejny frag dla niego. No i jeszcze na wolności, że tak powiem, jest Jacor. Sytuacja 1 versus 2. Novi czy Xao? No Xao tutaj skanuje, ale chyba to będzie przegrana. A jednak nie. Jednak Novi już nic nie zrobi. Skampiony za tą skrzynią. Xao powinien go teraz zabić. No tak też robi.
tylko jedną kulką i paka jeszcze wybucha. Ciekawa runda, brawa szczególnie dla Nowiego, który za te skrzynki naprawdę no, te fragi zdobył, a chyba się tego no, nie spodziewaliśmy. Przewaga Talium Gaming 6-5. No i teraz Kinetic, chyba tylko pistolety z tego co tam widzieliśmy. Fobia szybki, atak na bombce trwały, no bardzo często stosują taką taktykę. Zong jednak dobrze broni tego małego zbigle, mamy pierwszego fraga dla antyterrorystów. Focus ma problemy na środku, no i ratuje go teraz Dead. Focusowi widzimy, że zostaje tylko 9 HP, jest to bardzo mało. No ale Fobia pamiętajmy, że jednak ma broń, a Kinetic niekoniecznie, aczkolwiek Jacor inwestuje w snajperkę i zdobywa jednego fraga. Jacor na łączniku, sytuacja 3-3, Zong również na łączniku, no i Season na dużym, a więc cała trójka antyterrorystów właśnie w okolicach bomby, ale pamiętamy także o graczach terror, którzy są pochowani tutaj na tym BS-ie, no i już mamy po rundzie zwycięstwo terrorystów, no i znów jest przewaga tego zespołu, dwurundowa. Ale jeszcze tej połówki nie wygrali. Potrzebują jeszcze jednej rundy, aby sobie aby uzyskać przewagę, przynajmniej właśnie tej jednej rundy do połówki numer 2. Zong ze snajperką z mojego PS-a. Już zabity przez Deada i jeszcze dziś Jacor tu będzie. No był tak naprawdę, ponieważ Dead znowu zdobywa fraga i to on podkłada bombę. Mało opanowany. Kinetic, no widzimy, stara się. Kinetic próbuje tutaj odbić, jednak ABZ już zdobywa jednego fraga. Sytuacja także, no i ostatnim zawodnikiem był Fly, ale nawet nie zdążyłem na niego przełączyć. Tak szybko wyeliminowali go gracze Fobii. I teraz mogę powiedzieć, że mają rundę więcej już na pewno, jeżeli chodzi o końcówkę tej połowy, zakładając oczywiście, że mieli pozostałe rundy przegrać, ale mogą je wygrać, mogą tutaj doprowadzić do wyniku 10-5. No kto wie, jaki będzie wynik. Przekonamy się o tym za dwie rundy. Fobia, dobry początek, chociaż Season tutaj jeszcze na środku powalczył. Dead radzi sobie z Seasonem, radzi sobie z Nowim. No i zaraz będziemy mieli końcówkę, przy życiu już tylko Fly. Drugi środek. Na plecy wchodzi Deadowi, Dead tylko 12 HP, więc Fly oczywiście bez większych problemów powinien i zabił terrorystę. Paka leży na małym, Fly no nie powinien teraz do niej podchodzić, powinien tylko sobie czekać na terrorystów uciekających od bomby, uciekających z małego BS-a. No ale widzimy, że on wcale nie zachowuje się tak defensywnie, tylko nawet ofensywnie podchodzi pod ten mały bombsite, żeby były takie pewniejsze fragi. No zdobywa jednego i zaraz zginie od wybuchu paki. Nie zdąży oczywiście jej rozbroić. No i tak, mamy boom. ABZ jeszcze to wszystko ubezpieczał i mamy rundę numer 9, wygraną przez Fobię. Statystyki sytuacji 20-10. Zaraz za nim Focus 17-9. Później Dead, ABZ i mistrz Xao 5-8. Po stronie antyterrorystów Zong, Fly, Jacor, Novi i Season jako ostatni. I mamy także ostatnią rundę tej połówki, w której rozpoczyna fragowanie Season, chociaż pojawia nam się także jakaś pauza. I czas rozpocząć drugą połówkę. Przypomnę wynik z pierwszej 9-6 dla Talium Gaming, czyli dla Fobii. Tym razem Fobia po stronie CT, Kinetic po stronie Terro. No i jest to już ostatnia połówka, zakładając, że nie będzie tutaj żadnej dogrywki. Ona powinna nam rozstrzygnąć, kto zostanie w turnieju, a kto odpadnie. No oczywiście bliżsi tego wszystkiego są zawodnicy Fobii przez te swoje 9 minut z pierwszej połówki. Jednak teraz mają małe problemy, chociaż mistrz Xao odbija jakoś ten bombsite, jakoś sobie jeszcze radzi z terrorystami. No i paka jest już podłożona. Xao, kolejny frag. Dobiega ABZ na bombsite, no i Focus też się gdzieś tutaj czai. Granat na BS, Focus. Cały czas na naszych ekranach Focus, no i zdobywa w końcu fraga. Pakę trzeba tylko jeszcze rozbroić.
No i mamy rundę jednak wygraną, tak jest, przez Talium Gaming. O, ABZ tam na sam koniec jeszcze zabija Nowiego, który gdzieś tam zapodział się. Nowiego nie widzę w tabeli, no jest nulem, od następnej rundy powinno być wszystko w porządku. 10. runda wygrana przez Fobię. Jeszcze 6 i będą mieli zwycięstwo, jednak te 6 wcale nie musi im przyjść łatwo. Chociaż teraz przy takim ataku zawodników Terra na pewno BZ sobie ze wszystkim poradzi. Chociaż nie ze wszystkimi, Season jeszcze walczy, Season kolejny frag i teraz to on próbuje jakoś to wszystko nadrobić, no ale oczywiście nie udaje mu się to, Dead już na plecach, a tam ABZ na czacie napisał prawie ze smutną minką. No tak, prawie, jeszcze jeden zawodnik więcej, miałby Ace'a. 11. runda dla antyterrorystów. Cholera, no i cały czas jest nulem, Nowi. Może od kolejnej rundy, bo teraz dopiero zrobił się czerwony. Dertik Zong na naszych ekranach na oślep troszeczkę tam walił. Chociaż na pewno temu antyterroryście odebrał sporo HP. Gdzie idzie? Właśnie, gdzie idzie? Jeden z zawodników Fobii ustawił sobie taki nick. Mamy 5 na 4. No i ta runda wciąż trwa, w tej rundzie jeszcze nie znamy zwycięzcy. Kinetic naprawdę musi się starać, jeżeli myśli o wygraniu tego meczu. Tak po kolei się zabijają zawodnicy, mamy 3 na 3. No ale na dużym czysto, widzimy, że tutaj na małym biegają terroryści, chociaż gdzie idzie, radzi sobie przyzwoicie. No, było sporo tych fejkników, teraz nie wiem z kim mam szczerze mówiąc do czynienia. Bo były różne niki tutaj po stronie tego zespołu. No i dobra, zobaczymy czy pojawi się 5. zawodnik. Ten serwer to nie wiem, napisał właśnie zawodników, bo faktycznie teraz widzę jakieś małe lagi na serwerze. Jeszcze raz się podłączę do Hal TV, aby pojawił nam się ten 5. zawodnik. No i jesteśmy, oczywiście już wszyscy są. Jest Focus w swoim, gdzie idzie, teraz jest sam Focus. No właśnie, jak mi brakowało tego, którego tak chwaliłem. Może dlatego, że był bez taga, to tak go dobrze nie pamiętałem. No w każdym razie wiemy, kto jest kim. Teraz jednak na tabelę nie ma co patrzeć. Spójrzmy sobie na to wszystko od góry. 3 na 4. Terroryści na dywanach, chyba tylko z blokami. Małe szanse na wygraną. Ale trzeba próbować. Już nie ma co się bawić, bo naprawdę Terro jest bliskie przegrania tego pojedynku. Będą blokowanie, blokowany tutaj będzie Focus przez Zonka. Zonkowi zostaje tylko 2 HP. No ale to z bombą. Nie ma jej na swoich plecach. Paka leży przy żaluzjach na drugim środku. Strzelają do niej gracze CT. No i Dead kończy nam tę rundę. Mamy wynik 13 do 6. Cały czas na prowadzeniu Talium Gaming. No i jeszcze 3 rundy, a to wszystko nam się zakończy. 3 rundy oczywiście dla antyterrorystów. Ale co z Kinetic? Wcześniej w pierwszej połówce też przegrywali 0-4, aż w końcu się obudzili i zdobyli 5 rund pod rząd. Fajnie, gdyby teraz wszystko powtórzyli. No chociaż jeżeli tak sytuacja będzie sobie skracał środkiem, jak gdyby nigdy nic, to nie będzie zbyt dobre to dla terrorystów. A BZ, ładny headshot, świetny wręcz, powinienem powiedzieć. Zonk jednak zabija go od tyłu, zaraz jednak tam pojawia się Xao, no i tak mamy frag za fraga, jednak widzimy na prowadzeniu oczywiście Fobia z 2 teraz zawodnikami jeszcze przy życiu, a po stronie tylko Jacor,
Ile tam Focusowi zostało HP? No 17. Jator próbował, ale no nie wyszło, nie wyszło. I naprawdę nie wiem, co z tymi graczami Terro, bo coraz bliżej przegranej. Już mamy 14 rundę Datalium Gaming. Chyba jednak zbliżamy się do końca, ale Terro teraz musi już do końca wszystko też kupować. Kałasze, no co tylko mogą. No oczywiście starać się jakoś to odrobić. Może reprezentanci CT będą skracać, będą grali bardziej na luzie, co właśnie pozwoli graczom Fnatic troszeczkę się odbić od tego dna w tej połówce. Tylko nawet jeśli tych punktów musieliby zdobyć sporo, mają tylko 6, a żeby doprowadzić do remisu, musieliby ich zdobyć 8 i to pod rząd. Bez żadnej wpadki po drodze. No ale to jest możliwe. W tej rundzie naprawdę nieźle im idzie. Sytuacja 4-3. Chociaż Focus to wszystko wyrównuje, aby za to do małego już chyba widzi, że na mały nie ma czego szukać. Dead zlagowany, co na pewno też pomaga terrorystom w zwycięstwie, chociaż jeszcze nie wygrywają. Jeszcze Focus do piachu ze snajpą. Kolejny frag tego zawodnika, no i mamy sytuację 2-1. Nowi 96 HP, Nowi zauważy teraz Focusa i zdejmuje go w bibliotece Nowi ABZ w łączniku. No i tak mogą się teraz szukać ta dwójka. ABZ czy Nowi? Nowi teraz powinien ABZ-a bez problemu wyeliminować od boku i tak też się dzieje. Headshot. A więc Knetic jeszcze powalczy. Knetic nie oddaje tej 15 rundy swoim rywalom. Cały czas 14 dla Talium Gaming i 7 dla Knetic. Chociaż antyterroryści na pewno znów będą mieli broń. Nie ma tutaj mowy o eko, chociaż ABZ tylko Deagle, no proszę. Czemu ja się mylę w takich rundach, że mówię nie ma mowy po 5 wygranych? Naprawdę musiałoby być cienko u nich. Co z tą kasą robili? Ja naprawdę nie wiem. Chyba że chcą jakoś grubo zaoszczędzić na rundę kolejną. Na razie po jednym fragu, teraz świetnie, sytuacja kolejny. No i Jacor prawie zabija sytuację, sytuacja jednak cały czas walczy z tym pistoletem. No ale Jacor w końcu uspokoił tego zawodnika. 55 HP Jacora, sytuacja 3-3. No i gdzie pójdą gracze Knetic? Czy będzie to duży, czy będzie to mały bombsite? Pewnie sami jeszcze nie wiedzą. Knetic cały czas spokojnie, a antyterrorysta tam się wychyla. ABZ raz na drugim środku, raz na środku, no i tak sobie wariuje, powiedziałbym. Chociaż gracze Terro już pod małym BS-em, na tym małym mamy Deada. Ten jednak tylko z pistoletem, ale granat świetnie rzucony. No i Dead jeszcze kampi na małym, czy będzie kolejny frag, troszeczkę się pomylił. No, postraszył terrorystów, biegnie mistrz Xao, biegnie także ABZ od banana, od dwóch stron odbijają antyterroryści, to naprawdę może być ciekawa końcówka tej rundy. Na razie tu spokój, mistrz Xao jednak zauważa kogoś na rondzie i zostaje sam, no ale Knetic świetnie sobie z tą dwójką ostatnią radzi. I wciąż jeszcze mogą zremisować. Mają jeszcze szansę. Cały czas 14 dla Talium. Knetic rund 8. Teraz terroryści na szybko na bombsite. Jednak tam Focus otwiera, zabijając zonka ze snajperki. Na tym małym mamy już sporo antyterrorystów. Nie wiem, czy będzie to dobry wybór, jeżeli chodzi o Knetic. Kolejny frag Focusa, tym razem na blisko. Świetnie to robi. No i tak jak mówiłem, sporo antyterrorystów na tym BS-ie. Jest mistrz Xao, jest także ABZ. No jest Focus ze snajperką. To jest złe posunięcie, zły ruch ze strony graczy Terro. Fly ostatnim zawodnikiem zdobywa jeszcze jednego fraga i myślałem, że zabędzie trzeciego. Jednak Xao mu na to nie pozwala. I mamy 15 rundę wygraną przez Fobię, wygraną przez Talium Gaming. Teraz mamy match round i każda kolejna runda będzie już takim match roundem. Oczywiście dla Talium Gaming. 15-8. No i zobaczymy, czy jest to ostatnia runda tego meczu.
że tak już nie mógł doczekać, już skraca, Dead także, ale z tego Deagle na razie mu nie bardzo idzie. Chociaż poprawka jest, tutaj paka upuszczona na drugim, no widocznie Kinetic też nie bardzo już chciało walczyć, a nie, no jednak na środku zawodnicy na spokojnie, taktyczka jest. Także to wcale nie musi być koniec, jeszcze Kinetic może faktycznie te straty jakoś odrabiać, no proszę, widzimy kolejnego fraga, sytuacja 3 na 2. Fly z palcem wybitym, tylko 8 HP. Focus Biblia, mistrz Xao, duży bombsite. No i tutaj jest także jeden z terrorystów. Focus sobie z jakimś... Jak on sobie z nim poradził? Skąd strzelał? Aha, z biblioteki. No, dwóch na dwóch. Paka wędruje. Na który to bombsite? Fly jednak zostaje na dużym. Novi będzie fykował na małym. Ale Fly, jego 8 HP... Kładzie na standardzie, ginie Focus, Xao się jakby na to nabiera i myśli, że bomba właśnie jest na małym, a chociaż mocno się zdziwi, tutaj nie ma czego szukać, tutaj nie ma zawodników w Kinetic. No i właśnie, mistrz Xao troszeczkę, nawet bardziej niż troszeczkę powiedziałbym zdziwiony. Fly ładnie się tutaj zachował, Novi też pod tym małym BS-em jednak się później cofnął. I o to właśnie chodziło, Kinetic wciąż w grze. Kinetic może jakimś cudem jeszcze tutaj doprowadzić do remisu, no to jest teoretycznie możliwe. Mamy 15 do 9. Oczywiście jeszcze tutaj terroryści musieliby zdobyć 6 rund. Do końca, co robi Xao? No pomylił się, zmienił team. A więc trzeba szybko ponownie podłączyć się do serwera. No i można powiedzieć, że Fobia z kolejną próbą zdobycia 16 rundy. No, o dziwo, w tej rundzie jest dość spokojnie jak na początek, bo rzadko tutaj coś takiego widzieliśmy. No ale już się to wszystko zmienia. Już mamy po jednym fragu i dla jednego, i dla drugiego zespołu. Patrzmy na ustawienie, no terroryści generalnie w jednym miejscu, tutaj w okolicach środka. Nie wiem, czy jest to dobre, bo właśnie taki Dead skraca już od drugiego. Jednak pilnowany tam był ten drugi, lecz też nie do końca, no znowu po jednym fragu. Jak się będą zabijać zawodnicy. Teraz sytuacja na środku, no ale bez fraga tym razem. No i gdzie pójdzie Kinetic? Czy środek, czy jednak banan? Widzimy, że wybierają opcję numer 1, czyli właśnie środek. Tutaj czeka Focus. Na razie jeden frag, ma tylko 4 HP. Xao, teraz jeszcze widziałem końcówkę, no ta bania. I mamy Flya przy życiu, ostatni gracz. Czy będzie to ta ostatnia runda w końcu, wygrana Talium Gaming? Do 9, czyżby? To zależy teraz naprawdę od Flya głównie. On musiałby tutaj się strasznie postarać, aby wciąż umożliwić tę grę swojemu zespołowi, jednak Xao na to nie pozwala, a więc mamy ostateczny wynik 16 do 9 dla Talium Gaming i jest to koniec tego pojedynku. Cybersport.